studiu w Warszawie Marcin Zaborski i jego gościa. Witamy. A z nami posłowie Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. I Zbigniew Gryglas z partii Porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Prezydent i premier organizują biało-czerwony marsz, a organizatorzy Marszu Niepodległości, zakazanego już przez prezydent Warszawy, mówią, że to jest ruch, który jest wrogim przejęciem ich Marszu Niepodległości, panie pośle. Wrogie przejęcie. Nie, no absolutnie nie. Proszę Państwa, ja uczestniczyłem w tym marszu w ubiegłym roku. Zapewniam Państwa, że większość osób, które by szło w tym marszu i które pójdzie w niedzielę, nawet nie wie, kto jest organizatorem marszu. Idą tam świętować w ubiegłym roku 99, w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ale organizatorzy, panie pośle, wiedzą, no bo na przykład Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej pisze teraz w internecie, że policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydzwaniają do organizatorów wyjazdów z różnych miast w Polsce i dopytują o listy tych, którzy się wybierają. I według Młodzieży Wszechpolskiej dochodzi tutaj do szantażu i straszenia. To dobrze, że takie telefony mają miejsce. To dobrze, że służby starają się zabezpieczyć ten marsz. Panie pośle, po co dzwonią? Dlaczego dobrze? Panie redaktorze, ja się czuję bezpiecznie w sytuacji, kiedy służby wykonują swoje zadania. No, tak się dzieje co roku, pana zdaniem? Nie wiem, czy w zeszłym roku była taka procedura. W każdym razie ja nie czułem choćby przez moment zagrożenia i zapewniam państwa, że także będzie podobnie w tym roku. Zapewniam Państwa, że to będzie bardzo bezpieczny marsz. Pójdziemy wszyscy, rodziny z dziećmi. Entuzjastycznie będziemy świętować to wielkie wydarzenie, setną rocznicę odzyskania niepodległości. Zapraszają między innymi kombatanci, zapraszają do Warszawy i mówią tak, pójdźmy razem, zjednoczeni i uśmiechnięci w pięknym, biało-czerwonym marszu organizowanym przez państwo polskie. Dla niepodległej, panie pośle, i tu pytanie do Bartosza Arłukowicza, skorzysta pan z takiego zaproszenia kombatantów? Wie pan co, niestety nie bardzo wiem, w którym marszu miałbym uczestniczyć. Czy w tym marszu organizowanym przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, za którym stoją narodowcy. Ten jest zakazany przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. To już nie do końca wiadomo, kto komu czego zakazuje w tej chwili, bo w tej chwili mamy sytuację taką, że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz wydaje zakaz dla tego marszu. To wywołuje pilne, nagłe spotkanie pana prezydenta Polski z panem premierem, którzy debatują na temat tej sprawy, na temat marszu, na który wcześniej zapraszali wszystkich Polaków, a potem oświadczyli, że nie pójdą, bo nie ma gwarancji bezpieczeństwa. Tak, ale dzisiaj prezydent i premier zapraszają na biało-czerwony marsz i, o tym właśnie kombatanci mówią, mówiąc, z miłości do Polski walczyliśmy o wolność, niepodległość, o przyszłość, jako naród zwyciężyliśmy. Spotkajmy się dzisiaj razem w tym pięknym marszu. Przyjdzie pan? Wie pan, co mnie najbardziej zawstydza? Że władze Polski dzisiaj w sposób kompromitujący poległy po prostu w całej procedurze święcenia tej rocznicy. To jest zawstydzające. Proste pytanie. I nie zawstydzające. Nie zamierzam przyjdzie iść, pan, czy nie pan? Nie zamierzam iść w marszu. Nawet jeśli kombatanci pana proszą. Nie zamierzam iść w marszu, gdzie za plecami prezydenta i premiera mojego państwa będą szli narodowcy, bo będą szli, bo to już wiemy, zapowiedzieli, że będą szli, gdzie będą prawdopodobnie towarzyszyły temu marszowi na szybko organizowanemu dzisiaj przez premiera, który w mojej ocenie skończy się jedną wielką porażką. Będą z całą pewnością hasła, których nikt nie chciałby słyszeć. Poczucie dyskomfortu i wstydu. Panowie, co się będzie działo z transparentami, takimi jak Europa tylko biała, albo czysta krew, albo biała Europa braterskich narodów, takie pojawiały się przed rokiem. Panie pośle, ktoś będzie zdejmował te transparenty, wynosił je z tłumu, jeśli się takie pojawią? Zbigniew Gryglas. Panie pośle, ja apeluję o to, byśmy pozostawili tą kwestię poza polityką. Naprawdę nie panie musimy... Panie pośle, ja apeluję o odpowiedź na moje pytanie, bo ono jest bardzo... Panie pośle, niech pan do mnie nie apeluje. Pan ma dużą wprawę. Pan chodził z nami w marszach w obronie demokracji i w marszach niepodległości. To pan ma dużą wprawę w ocenie. I gdzie te hasła takie rasistowskie były? U nas, kiedy pan z nami chodził w obronie demokracji, czy kiedy pan chodził w marszach niepodległości? I tu.
zapraszam do posła Grygasa. Panie, proszę pilnować swojego języka, proszę pokazać, kiedy i gdzie na marszu naszym błękitnym padły hasła rasistowskie. Na imprezach zawsze się coś takiego może zdarzyć. Nie zawsze, tylko konkretnie. I momencik. Rozumiem, że teraz zobaczy pan takie hasło na marszu, jeśli ono się pojawi, będzie pan reagował, a reagować też będzie, nie wiem, policja, żandarmeria wojskowa, czy wojsko, które będzie zajmowało się ochroną tego marszu? Ja jestem przekonany, że nie będzie takich haseł. One nie powinny w zeszłym roku też nie powinny, miejsca, ale były. Także w zeszłym roku. A i były. Dzisiaj mamy zapowiedź służb, mamy zapowiedź ministra spraw wewnętrznych, że będą służby w bardzo zdecydowany sposób reagowały i ja ufam tym zapowiedziom. Widzę ale tak, reagował, że... Ale jeśli słyszał pan rzeczywiście zapowiedź taką, że żołnierze, nie wiem, że żandarmeria wojskowa będzie zwijała takie transparenty? Panie zabierała je tym, ja którzy je niosą? Ja widzę także zapowiedzi na mediach społecznościowych bardzo wielu środowisk, apele, byśmy panie maszerowali pod biało-czerwonymi sztandarami. To będą nasze sztandary na ten wielki dzień. No słuchanie tych wszystkich okrągłych słów, panie pośle. Tylko Kaczyński potrafi doprowadzić do sytuacji takiej, że w stulecie niepodległości będzie marsz, a którego będzie pilnowało wojsko. Ja nie bardzo nawet potrafię to wyobrazić. Mundurowi żołnierze pilujący maszerującego Morawieckiego z Dudą, to jest po prostu kompromitujące. Skompromitowaliście tą rocznicę, mimo że mieliście 3 lata na to, żeby ją przygotować w sposób godny, żeby dokładnie wszyscy ludzie poczuli się w Polsce jak w swoim domu, którzy się najpierw, że się walczyli z narodowcami, teraz się, potem się ich wystraszyliście, a teraz próbujecie z nimi negocjować. Panie pośle, tylko czy to, że liderzy Platformy Obywatelskiej już otwarcie, już od wielu dni mówią, że nie przyjdą na oficjalne obchody, chociażby te przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie będzie prezydent, gdzie będzie premier, gdzie będą ministrowie, to jest coś, co buduje wspólnotę? Ja panu przypomnę takie sytuacje, kiedy prezes Kaczyński z mównicy, już nie chcę nawet przypominać tych słów, wszyscy wiemy, o czym ja mówię, o tych mordach zdradzieckich. Mogę przypomnieć słuchaczom o tym, jak wykrzykiwano na tych miesięcznicach smoleńskich od komunistów i złodziei. Naprawdę, ja mam tego dosyć, nie chcę tego typu debat w Polsce i nie chcę słuchać Kaczyńskiego, który nie szanuje Polaków i wyzywa nas z mównicy sejmowej. Cytat. Jestem Polakiem, więc będę o godzinie 12 na oficjalnych uroczystościach. Nie dlatego, że zostałem przez PiS czy prezydenta zaproszony. Szanuję, dziękuję, ale to nie jest głównym powodem, tylko dlatego, że moje miejsce tego dnia jest także pod grobem nieznanego żołnierza. Donald Tusk. Tak, nie przekonuje pana taka argumentacja? Wie pan co? Donald Tusk jest dzisiaj politykiem europejskim. Pokazuje dzisiaj Europie tak naprawdę tym, że będzie w tym miejscu. Pokazuje, że Polska jest najważniejsza. I jeżeli dzisiaj mamy nie bardzo wielki problem. Samego? Wie pan co? My będziemy obchodzili tą rocznicę, ale sposób kompromitacji, jaki zbudowano wokół tego dnia, jest po prostu paraliżujący. Jeśli można, panie redaktorze, chciałbym się odnieść do tych słów. Panie pośle, ja rozumiem, że nie przyjmie pan zaproszenia polityków koalicji rządzącej. Ja mogę to zrozumieć. Natomiast nie rozumiem, dlaczego nie przyjmuje pan zaproszenia kombatantów, osób, które mają, jak nikt inny, legitymację, by mówić nam, żyjącym obecnie, jak świętować ten wielki dzień, jak świętować to wielkie święto. Wreszcie, jeżeli pan nie chce słuchać kombatantów, to proszę posłuchać Donalda Tuska, który rzeczywiście rozsądnie się w tym niech pan sobie nie wyciera twarzy kombatantami. To wyżej się Bartoszewskiego obrzucili błotem. To wyżej się obrzucili Bartoszewskiego profesora błotem, nie my. Pytanie tylko na koniec do pana posła Gryglasa. Dlaczego dopiero na 3 czy 4 dni przed tymi uroczystościami prezydent, premier zamierzają przejąć inicjatywę? Dlaczego nie zrobili tego wcześniej i nie zorganizowali uroczystości państwowych z marszem, jak wcześniej proponowali? Panie redaktorze, odpowiedź jest prosta i odpowiedź może być tylko jedna. Słyszy pan, jak politycy opozycji próbują wykorzystać każdą okazję nie, do tego, by robić na tym politykę. Dlaczego wcześniej prezydent nie zdecydował się na ten ruch? Ja się bardzo cieszę, że będziemy mieli wielką demonstrację, patriotyczną demonstrację w to wspaniałe święto stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Bartosz Rukowicz, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Jak słychać, emocji nie zabraknie. Posłowie Bartosz Arłukowicz, Platforma Obywatelska i Zbigniew Gryglas, Porozumienie, wciąż z nami. Odłóżmy na razie sprawę marszu, pozwólcie panowie, bo w Sejmie też inne ważne tematy. Obywatelski projekt Stop
NOP, czyli propozycja zniesienia obowiązkowych szczepień ochronnych. Czy to jest właśnie moment, który kończy karierę tego projektu w Sejmie? Na szczęście. Dlatego przyspieszaliśmy posiedzenie Komisji Zdrowia, żeby ona się mogła odbyć dzisiaj, żeby dać szansę wprowadzenia tego projektu do drugiego czytania dzisiaj, co też się już skończyło. Jestem tuż po tym drugim czytaniu u Państwa w studio, gdzie złożyliśmy wniosek o odrzucenie tego zawstydzającego i szkodliwego projektu. I autorzy powiedzą, że skoro przyspieszyliście pracę, to utrudniliście im na przykład udział ekspertów w tym posiedzeniu. Ja dzisiaj pytałem ekspertów, pytałem o lekarzy, o farmaceutów, o jakichkolwiek fachowców. Padały takie bzdury padały na tej komisji z wnioskodawców, że to jest zawstydzające, że w polskim parlamencie tego typu argumentacja się w ogóle pojawia. I powiedziałem dzisiaj z mównicy sejmowej do wnioskodawców, że właściwie jest mi ich żal, bo albo żyją w takim braku wiedzy i w takim zacofaniu elementarnego jakiejś świadomości czasów, w których żyjemy, albo są po prostu tak cyniczni, że przynoszą taki projekt. Zresztą mam wrażenie, że wyrywało się już kilka razy wnioskodawcom taka argumentacja, która mogłaby sugerować, że mają cele polityczne, więc z tym trzeba po prostu walczyć, dlatego że grają bezpieczeństwem naszych dzieci, na to zgody nie będzie. To pytanie do pana posła Gryglasa. No skoro Prawo i Sprawiedliwość pozwoliło na to, żeby te rozmowy w komisjach się odbyły, czy to nie był błąd? Czy nie dowartościowaliście głosu tego ruchu, który z drugiej strony krytykujecie? Panie doktorze, to był projekt obywatelski, więc takie projekty wypada, byśmy dyskutowali. Nawet, przypomnijmy, nawet jakie projekty odrzucaliście obywatelskie, tak, panie pośle. Tak, zdarzały się rzeczywiście. To dlaczego tamte były odrzucane, a ten nie? Jestem zwolennikiem tego, żeby o takich projektach dyskutować, ale tutaj akurat jest między nami zgoda. Ja nie jestem ale to lekarzem, panie pośle. Dlaczego do inne pana projekty posła? Światopoglądowe na przykład, obywatelskie, Prawo i Sprawiedliwość wyrzucało od razu do kosza, a ten zgodziliście się przeprocedować w Jest generalna Sejmie. Zasada taka, że rzeczywiście dyskutujemy na temat projektów obywatelskich, natomiast były od niej odstępstwa, zgodzę się. Niestety. Natomiast wróćmy do kwestii szczepień, bo to ważna sprawa. Ważna, zwłaszcza w sytuacji, jaką mamy obecnie, że tych zachorowań na odrę jest trochę, są takie ogniska, nie mamy do czynienia z epidemią, myślę, że pan poseł też to potwierdzi. Dzisiaj słyszałem takie zapewnienia ministra zdrowia. Ja polegam całkowicie na opinii ministra zdrowia. To jest profesjonalista, to jest także lekarz, doskonały lekarz i dzisiaj jego opinia jest dla mnie wiążąca. Ja muszę panu powiedzieć, że ja byłem szczepiony na wszystkie choroby, które były objęte takim. I jestem z tego powodu zadowolony. Uwielbiam konkrety, panie pośle, i o konkret zapytam. Prawo i Sprawiedliwość wyrzuca tę ustawę teraz do kosza? Mamy stanowisko komisji i wierzę, że będziemy Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. I wierzę, że będziemy w ten sam sposób głosować. Ilość okrągłych słów, które pan wypowiada, panie pośle, uniemożliwia jakąkolwiek debatę z panem. Panie pośle, mówię teraz do słuchaczy. Siedzimy w studio z posłem, który zagłosował 4 października za tym, żeby ta ustawa była w polskim parlamencie debatowana. I wtedy ten sam minister... Myli się pan, bo ja akurat nie brałem udziału w tym głosowaniu. Sprawdziłem, proszę pana, mam to sprawdzone. Brał pan udział w głosowaniu, głosował pan za przeciwko odrzuceniu. Chyba się pan myli jednak, ale sprawdziłem to rzeczywiście. Udowodnię panu na Twitterze, jak wyjdziemy stąd. Jestem w stanie, prześlę panu zdjęcia, jak pan głosował, pan tego nie pamiętam. Bardzo proszę. Bo pan powiedział przed chwilą, że pan słucha ministra zdrowia. Minister zdrowia dokładnie 4 października mówił, że klub PiS powinien zagłosować inaczej. To wtedy pan go nie słuchał, a dzisiaj pan go słucha. Stanowisko rządu do tej ustawy jest negatywne. Przedstawiał je w Sejmie m.in. główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, który mówił, że to, że w ogóle w Sejmie odbywa się taka debata i że są wątpliwości, jest jego osobistą porażką. Porażką jako lekarza od 35 lat i porażką generalnie różnych ludzi zajmujących się polityką zdrowotną. I chciałem, żebyśmy poszli dalej, bo to nie zamyka tematu. Ten konkretny projekt trwa, zbiórka podpisów pod projektem innym, projektem obywatelskim, który miałby pozwolić samorządom brać pod uwagę szczepienia ochronne u dzieci jako kryterium przyjmowania do żłobków i przedszkoli. Pytanie, czy panowie się pod tym projektem podpiszą, jeśli przyjdą do was autorzy tego projektu. Projekt musi być zaprojektowany kompleksowo. Generalnie co do zasady, jestem za i będę popierał, ale nie możemy, musimy zbudować mechanizm zabezpieczający, bo przecież tak naprawdę te małe dzieci, które mają obowiązek szkolno-edukacyjny, nie są winne tego, że ich rodzice mają problemy z posiadaniem wiedzy na temat szczepień i na przykład uniemożliwiają te szczepienia, więc musimy dopracować taki projekt, żeby zabezpieczyć. Okręgowe izby lekarskie popierają i zbierają podpisy. Wiem, ale też muszę jeszcze jedno zdanie odnosi pana posła Gryglasa, panie pośle. Pan po prostu zawsze słucha Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy Kaczyńskiemu było politycznie na rękę
puścić ten projekt, bo flirtował z antyszczepionkowcami, wybuchły ogniska odry w Polsce, żeście się przerazili i Kaczyński wydał prawdopodobnie polecenie, że teraz macie głosować przeciw. I niech pan nie opowiada, że pan słucha ministra, tylko pan słucha Kaczyńskiego. Panie, proszę, bardzo proszę. Ja wiem, kogo słucham i naprawdę może pan mówić o swoich sądach. No mówię o swoich. Oczekuję, że pan będzie mówił prawdę w studiu. Natomiast ja mówię o swoich. To teraz wyjaśnijmy. W międzyczasie nasi koledzy wydawcy sprawdzili. Pan poseł Gryglas głosował przeciw odrzuceniu projektu Stop NOP w pierwszym czytaniu, ale nie głosował za skierowaniem go do komisji. Tak wyglądały fakty. I pytanie do pana posła Gryglasa. Podpisze się pan pod projektem takim, żeby można było brać pod uwagę szczepienia ochronne jako kryterium przyjmowania dzieci do żłobków i przedszkoli? Ja myślę, że to jest idea, która zasługuje na przynajmniej dalszą dyskusję nad nią, bo rzeczywiście szczepienie to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności wobec własnych dzieci, własnej rodziny, ale także środowiska, w którym żyjemy, no bo chore dziecko może zarażać innych, tak? Taka prosta zasada. Ja przypomnę, że to nie jest kwestia wyłącznie polska, sprawa szczepień, że sytuacja, mamy do czynienia z różną sytuacją w różnych krajach, nawet bogatych krajach, gdzie odstąpiono szczepionek. Konkretny pomysł, także odwołujący się do doświadczeń i europejskich, i pozaeuropejskich. Kto nie szczepi dzieci, nie dostaje świadczeń socjalnych. Konkretnie w polskim przypadku 500+, to jest projekt Nowoczesnej. Panie pośle, za? Ja nie znam tego projektu. Sama nie idea. Znam tej, ale sama idea. Ona jest dla nas z Australii, z Francji. No job, no pay. No job, no play. Wie pan, sama idea wydaje się sensowna. Ja muszę powiedzieć tak, że nie jestem też zwolennikiem takiego karania obywateli za różnego typu postępowania. Pytanie, ale czy dzisiejsze przepisy rzeczywiście się sprawdzają, jeśli z danych Najwyższej Izby Kontroli wynika, że ponad 30 tysięcy osób w ubiegłym roku odmówiło obowiązkowych szczepień i według NIK wszystko wskazuje na to, że w tym roku ta liczba wzrośnie. To być może jednak coś trzeba zrobić. No te dane rzeczywiście wskazują, że jest potrzeba jakichś działań, ale pytanie, czy to powinno być taka wprost sankcja, powiedziałbym finansowa, to myślę otwarta kwestia. Wie pan, dlaczego wzrasta ta liczba? To jest przerażające. Wie pan, dlaczego wzrasta? Między innymi dlatego, że dopuszcza się do sytuacji takiej, żeby ludzie z tego stowarzyszenia Stop NOP mogli mówić z mównicy sejmowej i mogli to robić przez od 4 października publicznie w polskim parlamencie, dlatego, że pan zagłosował dokładnie za tym, żeby mogli o tym mówić. Słuchanie tych bzdur, już nie trzeba być lekarzem. Wystarczy być ojcem i czytać gazety, żeby wiedzieć, że szczepionki są dzieciom potrzebne. Ja dlatego tak bardzo nie rozumiem lekarzy, którzy głosowali za tym. Wie pan, bo żeby skończyć studia medyczne, to trzeba zdać tak zwane zakaźne. Każdy lekarz, żeby zostać lekarzem, musi je zdać. Ale będzie pan kolejnym lekarzem, którego o to zapytam. Być może jednak jest tak, że przez kolejne lata lekarze, ale także politycy zajmujący się zdrowiem w Polsce, zlekceważyli ruch antyszczepionkowy i uznali, że nie należy z nim dyskutować, nie należy z nim rozmawiać. I efekt jest taki, że 120 tysięcy ludzi zbiera się i podpisuje ten projekt ustawy. I to jest przerażające. Być może zawodzą mechanizmy edukacyjne, ale też... A kto za to odpowiada? Za to odpowiada bardzo wiele różnych sektorów. Na przykład minister zdrowia? Od ministra zdrowia, poprzez oczywiście, że byłem. Od ministra zdrowia... I ma pan poczucie, że z ruchem antyszczepionkowym rzeczywiście wygrał pan? Zrobił pan to, co należy? Znaczy, mam wrażenie, że dzisiaj zrobiliśmy z tym, co należy. Wcześniej ten ruch nie był tak aktywny, jak dzisiaj jest. Ale to jest pączkujące działanie oczywiście, od lat. Teraz to się wydarzyło. Oczywiście. Ja nie wpieram panu tezy, że to się stało wczoraj. Przecież ja tego nie mówię. Mówię o tym, że winę za to ponosimy wszyscy, ale głosując w taki sposób w Sejmie, dopuszczając ich do mównicy, że opowiadali te bzdury. Wie pan, ja przed chwilą byłem na mównicy sejmowej. Ja powiedziałem o tym, że jest mi wstyd, że z mównicy sejmowej w polskim parlamencie w XXI wieku lecą teksty, że dzieci z in vitro mają szramy na czole, że szczepionki szkodzą dzieciom. Przecież tą kobietę ktoś wpuścił na tą mównicę. To wy żeście ją wpuścili na tą mównicę. No to panie pośle, no na pewno nie jest metodą zamykanie ust. Ja myślę, że lepszą metodą jest dyskusja to rozumiem, z takimi ludźmi. Że projekt. Gdybym ja był przeciwnikiem szczepień, to byśmy rozumiem, tutaj dyskutowali to rozumiem, na ten temat. Projekt i to jest miejsce. Proszę pana, do jestem dyskusji. W stanie uwierzyć w to, że 100 tysięcy ludzi
może podpiszę, wymyślam z rękawa ten przykład. Projekt, żeby nasze dzieci nie jeździły w fotelikach, bo mają taką ocenę, że niech jeżdżą bez fotelików. Też bezwiednie puścicie ich na mównicę? Też będziemy o tym dyskutować? No nie, czy dzieci więc foteliki? Sam przed chwilą pan powiedział, że to jest zadanie dla różnego typu organizacji, także dla ministra zdrowia. Ja bym wolał, żeby wyjaśniać, żeby edukować. Apeluję. Trzeba to robić. Nie unikajmy dyskusji na ten temat. Jest dyskusja i będzie dyskusja, bo jest projekt w Sejmie dotyczący in vitro. In vitro tylko dla małżeństw z ograniczoną liczbą komórek, które mogą zostać zapłodnione. To między innymi pomysły z tego projektu. Prawo i Sprawiedliwość będzie za takimi rozwiązaniami? Zjednoczona Prawica, którą pan reprezentuje? Ja nie wiem, jakie będzie stanowisko klubu finalnie. Na razie mamy... A partia Porozumienie, której pan wiceliderujemy? Na razie mamy do czynienia z zapowiedzią. Nie, to jest projekt już wniesiony do Sejmu, panie pośle. Trzeba przeczytać, że jest projekt gotowy. Ja go nie znam, więc naprawdę to nie ja będę... To ja panu powiem, że pan jest w ugrupowaniu pana posła Gowina. Teraz. U Gowina pan jest. To ja panu powiem, że był czas, kiedy Gowin krzyczał głosy krzyczących zarodków, więc ja już jestem w stanie przewidzieć wasz sposób głosowania w tej sprawie. No, a to jest ustawa skandaliczna. Skoro pan poseł wszystko uzasadnienie wie, staram się wiedzieć. Uzasadnienie do tej ustawy jest między innymi napisane, że to prawo in vitro powinno być zabrane konkubinatom, ponieważ mamy kolizję z konstytucyjnymi zasadami ochrony dobra dziecka i ochrony małżeństwa. Wie pan co, te bzdury, które opowiada poseł Klawiter publicznie w mediach i w parlamencie, nie nadają się do powtarzania. Nie, to jest zapisane w projekcie tej ustawy. No, ale ktoś podpisał, napisał tą ustawę Klawiter. Przyniósł ją do Sejmu Klawiter i podpisani posłowie. Posłowie PiSu bodajże i części Kukiza podpisali ten projekt. To jest skandaliczne, żeby ludziom odmawiać dostępu do nowoczesnych metod leczenia i wskazywać, wie pan co jest najgorsze, że oni mówią tą ustawą de facto, że dzieci w małżeństwie są lepszymi dziećmi od tych związkach partnerskich. Nie, oni mówią na przykład, prawne ograniczenie stosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego do par małżeńskich występuje w Czechach, na Litwie, w Portugalii, w Szwajcarii i Turcji. Wie pan co? A my jesteśmy w Polsce i dopóki będziemy walczyć w tym temacie, to ja będę jasno mówił, nie ma stygmatyzowania dzieci. Każdy, kto będzie to robił, będzie się musiał zetknąć z potężnym oporem z naszej strony. Stygmatyzowanie dzieci w postaci dzieci ze związków małżeńskich versus dzieci ze związków partnerskich, stygmatyzowanie dzieci w podziale na te z in vitro i te nie z in vitro, to jest najgorsze, że to jest w ogóle niezgodne z zasadami, chociaż jestem daleki od tego, jakiejś wartości katolicko-chrześcijańskiej. To jest dopiero nieludzkie, pokazywanie, że ten jest dobry, a ten jest zły. I to jest taka maniera, którą politycy prawicy mają. Wskazują, które dziecko jest dobre, który związek jest dobry, który patriota jest dobry. To jest cecha dzisiejszej prawicy w Polsce. Wskazywanie, takie wstawanie na ten stołek i pokazywanie, kto jest dobry, kto jest zły. Pytanie, czy in vitro przy zastosowaniu ograniczenia liczby komórek, które mogą być zapłodnione, będzie w ogóle skuteczne, panie pośle? Nie będzie skuteczne, mówię to jako lekarz. Zbigniew Gryglas. Pan poseł tak mówi, tak twierdzi. Jest lekarzem, Ja myślę, panie pośle, tak, że nie ma potrzeby się tak irytować przy tym, jak jest, i innych projektach. Bo robicie krzywdę ludziom. Nie, ale trudno się dyskutuje z osobami, które no, są nieomylne, przeświadczone o własnej racji, które nie chcą panie być pośle, otwarte ale według na pana inne. Wiedzy, jeśli ograniczymy liczbę komórek, które mogą być zapłodnione w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, szanse na to, że ta procedura będzie skuteczna, będą większe czy mniejsze? Ja muszę panu powiedzieć tak, że ja... Ale tak konkretnie, panie pośle. Ja byłem na takim uczestniczyłem w takiej dyskusji bardzo długiej na ten temat i mnie przekonuje w tym zakresie model włoski, który zresztą prawdopodobnie będzie podlegał zmianom, czy już został Trybunał zmieniony. Trybunał Konstytucyjny odrzucił tę ustawę ograniczającą te ograniczenia w inwito. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest ona szkodliwa dla ludzi. Proszę czytać wyroki Trybunału. W każdym razie to było dla mnie jasne, że ja wciąż poprosiłem pana posła, bo czekam, czy będę miał jasną odpowiedź na moje pytanie. Czy jeśli ograniczamy liczbę komórek, które mogą być zapłodnione w procedurze in vitro, szanse na skuteczność metody są większe czy mniejsze? Proste pytanie, proste odpowiedź. Prawdopodobnie mniejsze. Natomiast z punktu widzenia etycznego ja opowiadam się za tym, żebyśmy chronili te komórki. Komórki w jak największy sposób, jak to tylko możliwe. To jest moja refleksja po tych dyskusjach, w których uczestniczyłem. Zbigniew Gryglas, Porozumienie, Bartosz Łukowicz, Platforma Obywatelska. Standardy 30% skuteczności przy normalnych standardach procedury in vitro. Wprowadzenie ograniczeń
mrożenia, do jednego zarodka zakazu mrożenia sprowadzi tę procedurę do 0% skuteczności. I to są twarde fakty. Przekonują pana takie statystyki? Nie, absolutnie nie. To książki wspominałem o tym włoskim modelu, on był także skuteczny, może panie nie pośle, aż tak bardzo pośle, skuteczny, ale jednak pośle, skuteczny. Encyklopedia, a nie encyklika i będzie się panu lepiej żył. Bartosz Arłukowicz, Zbigniew Wyglas. A panu polecam właśnie to encyklika. Zbliża się wielkie święto, które ma nas jednoczyć, panowie. Trochę więcej wiary. Zobaczymy, czy się uda. Wiedzy, wiary także.